Dzień dobry, witajcie moi kochani. Ja się nazywam Bigos Anna i jestem zewnętrznym menadżerem salonu beauty. Jak to pięknie dziś brzmi, jednak nie było to tak od zawsze. Nie byłoby też tego pięknego tytułu, nie byłoby też mnie w mediach społecznościowych, nie byłoby tego ciekawego kontentu, z jakim dzielę się ze swoimi słuchaczami, podglądaczami, gdyby nie Anna Oszajca. Dokładnie tak, Anna Oszajca, dokładnie 5 miesięcy temu stanęła na mojej drodze, jeżeli chodzi o współpracę. Natomiast Annę obserwowałam już od dłuższego czasu. Wiedziałam, że jest to osoba, która może mi pomóc. Jednak nie do końca jeszcze mogłam jej na tyle zaufać, dlatego że na swojej drodze spotykałam wielu pseudo-doradców, ludzi, którzy w pewnym stopniu czułam, że mnie naciągają pod kątem finansowym, nie do końca dzielą się ze mnie tą merytoryką, na której mi zależało. I dzięki temu, że obserwowałam Annę w cyklicznych odcinkach u Fryderyka Karzełka co środę na jego kanale, zobaczyłam, że jest to właśnie ta osoba. Jest to ta osoba, ponieważ jej kodeks wartości, zasad jest spójny z moim. Więc uznałam, że to będzie ta osoba, która na pewno mi pomoże. Ale to też nie do końca poszło tak gładko, jak sobie założyłam, ponieważ to założenie, że ktoś może mnie oszukać, cały czas mi towarzyszyło. Aż w końcu zostawiłam te swoje obiekcje i poszłam na całość. Dlatego nasza współpraca dopiero ma miejsce dopiero od 4 miesięcy. Anna cały czas mnie wspiera. Jest ze mną na każdym kroku. Kiedy mam problem, jeżeli chodzi o moje wystąpienia publiczne, o mój content, o sprawy, z którymi chcę się dzielić, o formę, w jakiej chcę się dzielić ze swoimi beauty, salonami beauty, mogę liczyć na Annę. Anna Oszajca to dla mnie jest królowa live'ów. Uwielbiam jej przekaz, uwielbiam jej luz, uwielbiam jej... Jezu, jej to flow, tą energię, z którą ona się dzieli podczas tych live'ów. Oczywiście zawsze pięknie doświetlona, jest dla mnie autorytetem i wzorem, jeżeli chodzi o budowanie własnej marki. Kibicuję jej strasznie. Każdy etap w jej życiu jest dla mnie takim... Ja nie wiem, jak wam to powiedzieć. Ja po prostu się cieszę, kiedy Anna osiąga sukcesy, to ja się tymi jej sukcesami cholernie cieszę. Dlatego jeśli ktokolwiek miałby wątpliwości, żeby skorzystać z usług Anny Oszajcy, to ja wam mówię, nie miejcie tych wątpliwości. Po 2 godzinach konsultacji z Anią ustaliłam z nią swój brand. Wiedziałam, w jakim kierunku będę szła. Ja ogólnie chciałam pomagać ludziom sprzedawać, pomagać ludziom w biznesie, bo jakby ta wiedza poparta doświadczeniem była mi bliska. Natomiast Ania mi uświadomiła, że w cenie są specjaliści, więc jestem specjalistą od marki beauty. To tak naprawdę dzięki Ani jestem tu, gdzie jestem. I gdyby nie jej tipy, nie jej podpowiedzi, nie jej głębokie refleksje związane ze mną, bo tak naprawdę po 2 godzinach naszej wnikliwej rozmowy ona była w stanie zobaczyć mnie, moje zasoby, moje możliwości i jakby na podstawie tego ustaliłyśmy, że to będzie moje. Czyli marka, budowanie marki beauty będzie moje. I cholera jasna, strzeliła się. Po prostu się strzeliła. Ona ma niesamowite wyczucie. Jezus. Niesamowite wyczucie. Dlatego, co jak ja ją widzę na jej wystąpienia, na jej live'ach, to serce zaczyna mi mocniej bić. Ja nie odpuszczam takiego live'a. Jak już wejdę na jej live'a, to już po prostu siedzę do końca. Nie mogę po prostu oderwać od niej oczu. Uwielbiam jej przekaz, jej sposób konstruowania zdań, jej głębie, jej wnętrze jest po prostu tak bliskie, że nie mogę sobie wyobrazić, że ktokolwiek inny mógłby być teraz moim doradcą od spraw marketingu. Więc Ania zostanie już na długo, mam nadzieję, że już na zawsze, jeśli ja dalej będę się tym zajmowała, czym się zajmuję, a raczej będę, a nawet jeśli nie będę, to będzie to osoba, która wywarła ogromne piętno na moim życiu i na pewno zostanie długo w moim pamięci, moim sercu. Dokładnie tak. Dlatego, co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno, jeśli będą jakiekolwiek szkolenia tutaj face to face, będę mogła na nich uczestniczyć, na pewno na nich będę. I dlatego, jeśli ty masz wątpliwości, to też na nich bądź.
Dlatego, że budowanie marki to nie jest wcale taka łatwa sprawa. Można popełnić mnóstwo błędów. A Anna Oszajca potrafi po prostu ustrzec Cię od popełniania tych błędów. Bo po co budować coś, co może w jakimś stopniu Ci zaszkodzić? Lepiej po prostu, zanim się popełni jakiekolwiek błędy, skonsultować się z kimś, kto się na tym zna. A Anna się na tym zna. Gwarantuję, że ona, kto jak to, ale ta królowa się na tym zna. Okej, dziękuję Wam bardzo. Wspaniałego dnia. Powodzenia. Budujcie się, realizujcie się. Jeśli chcecie osiągać, zdobywać szczyty, to zdobywajcie te szczyty z Anną. Ja to robię, ja zdobywam i jestem najszczęśliwszą osobą pod słońcem. Pozdrawiam.